Dzisiaj spotkaliśmy się z Państwem tutaj na spotkaniu. To jest spotkanie organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego Śląskiego Tucznika i profesora Władysława Miniała, który badał nam nasze mięso. Jest to spotkanie poświęcone stworzeniu klaster. Klaster jest to takie współdziałanie różnych podmiotów celem osiągnięcia i wypromowania jednego produktu. Tutaj na to spotkanie zaprosiliśmy zakłady przetwórcze, rolników, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Osiowie celem promocji i namówienia do współpracy, do stworzenia klastra celem promocji produktu, jakim jest Śląski Tucznik. Pokrótce, co to jest Śląski Tucznik? Śląski Tucznik jest to taka innowacyjne spojrzenie, innowacyjna myśl na wieprzowinę ze Śląska. Czym ona się tam, ten nasz Śląski Tucznik różni od zwykłej wieprzowiny, którą mamy z importu, z sfery? Od 4 lat nasza spółdzielnia, która jest zarazem grupą producencką, szukamy złotego środka, żeby coś na tej naszej wieprzowinie zarobić, żeby się wyróżnić z grona tego mięsa importowanego, tego fermowego, i wymyśliliśmy coś takiego jak wieprzowina, która by była przygotowana organoleptycznie, przygotowana smakowo pod proszę zaczekać, mi się zamota. Spokojnie. Można powiedzieć, że jest to wieprzowina funkcjonalna. Wieprzowina funkcjonalna, która walorami smakowymi i zdrowotnymi celuje w pewną grupę ludzi. Jeśli chodzi o funkcjonalność, pięknie się klasuje ta nasza wieprzowina dla ludzi, którzy by chcieli jeść wieprzowinę, ale zdrowie lub dietetycy mówią, że to jest coś, że dla nich nie jest zalecana. Nasza wieprzowina poprzez odpowiednią technologię żywienia spowodowaliśmy, że profil kwasów tłuszczowych w naszej wieprzowinie został jakby ukształtowany na korzyść nienasyconych kwasów tłuszczowych. Wieprzowina jako taka, w jej składzie przeważają nasycone kwasy tłuszczowe, które dla zdrowia ludzkiego jakby nie są dobre, a przez odpowiednie żywienie i odpowiednią innowacyjną technologię spowodowaliśmy tak, że ta granica proporcji nienasyconych kwasów do nasyconych kwasów przesunęła się na korzyść nienasyconych, co upodobniło naszą wieprzowinę do wołowiny jagnięciny. Kolejną wartością, taką walorami naszej wieprzowiny jest smak i aromat. W czasie tuczu w paszy podajemy mieszaninę różnych ziół, które te zioła już potem w czasie obróbki mięsa czy wyrobów dają efekt w postaci smaku i aromatu. W czasie obróbki termicznej. W czasie uwidaczniają się walory kulinarne, smakowe. Możemy powiedzieć trochę o tym, że ilu to jest producentów, ile produkujecie rocznie tuczników, że to jest stąd, że to są wszystko właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą, Krapkowice, Głogówek, że to jest takie lokalne. Spółdzielnia Polskie Fermy Trzody jest małą grupą producencką, bo składającą się z 11 rolników. Są to rolnicy, wszyscy są polszczyzny. Począwszy od powiatu brzeskiego, poprzez krapkowicki, prudnicki, szczelecki i opolski. Jesteśmy bardzo rozproszeni, ale w dobie internetu i telefonów to nie stwarza żadnego problemu. Siedzibą spółdzielni jest miejscowość Kolnica, tutaj w powiecie brzeskim. Produkujemy rocznie około 10 tysięcy tuczników. Są to tuczniki wyprodukowane z gospodarstw cykl zamknięty. To znaczy producenci mają swoje stado podstawowe i tuczymy własny materiał hodowlany. Naszymi odbiorcami są
Jeden jest jeden duży zakład i dwa mniejsze. Na dzień dzisiejszy próbujemy rozwijać naszą sprzedaż i próbować sprzedawać do Małopolski, gdzie na spotkaniu jeden z producentów zrobił nam wyroby z naszego śląskiego kucznika celem degustacji. Część producentów na dzień dzisiejszy widzi szansę, bo nawet jeden jest na etapie budowy nowej chlewni, to gdzie przy takim niezadowoleniu, jakie jest w kraju, że się nic nie opłaca, jednak coś się opłaca. Uzyskujemy ceny około 50 groszy wyższe od cen, jakie są na rynku.